Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wukong. Black Myth Wukong. Dobra, pytanie teraz, czy się odnowili przeciwnicy, bo sobie pofarmiłem trochę poza nagraniem. Wykupiłem sobie na maksymalnie już postawę pchnięcia. Odrodzili się wszyscy, czy... Nie, okej, dobra, zajebiście. Bo się w ogóle okazało podczas tego mojego farmienia, że ominąłem tutaj bossa. Przy okazji miałem też jedno miejsce medytacji, zaraz tam obok tej żaby da się wejść na górę i tam wskoczyć. Spoko miejscówka, chętnie to... Czy mówię chętnie? Chętnie z tego skorzystałem, ale jak mówię, odkryłem to dość przypadkowo. A gdzieś tą stronę jak się szło, to było... O, chyba za tym to jest. Tak, 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 bo tutaj myślałem, że to właśnie ci w tym domku gadali o tym, ale nie, to jakiś inny gościu w ogóle gada. Tu jest gdzieś boss. O, tutaj właśnie. Dobra, gra mi niestety skraszowała, widzimy się więc po cięciu. Mam tylko szczerą nadzieję, że się kurde nic nie popsuło w międzyczasie. Dobra, wrogów nie zrespiło, to mi się akurat podoba. Dobra, tego nie obejdę niestety w jakiś lepszy sposób, więc muszę się zadowolić tym, że to... obejść tędy. Wiecie, czego naprawdę żałuję? Że nie mogę zrobić. O, dobra, czekaj. Zanim pójdziemy tam, no to najpierw dojdziemy sobie do tego frajera, jeszcze się go pozbę. Zajebiście. Na górę. Na górę. Myślę, że coś zostawił po sobie, ale nie, to nie są sousy. Gdyby to, jeśli on coś po sobie zostaje, to ja to momentalnie zasysam do siebie. I gdzie to było? Tu jeszcze kawałek dalej, dobra. O właśnie, znamy go. Gro, proszę, nie skraszuj znowu. Ja się trochę nie spodziewałem. Au. No, chodź, chodź. Ła, no come on. Chodź tu, no. No, te złe te się złe te chciałem wykorzystać. No, seriously? Oj. Dobra. Nice! Dobrze, że go nie zmarnować na szczęście. Co to było? Okej. Pięknie. O, nice, mamy kolejny ten. Kolejnego duszka. I kolejną krew żelaznego byka. Pięknie. W ogóle a propos ducha, nie wykorzystałem w ogóle tego pokłonu, tego upiora, kurde. Specjalnie go ulepszyłem go sobie na trzeci poziom właśnie po to. O,
Co tam taki kurde na niebieskich świeci? Dobrze, placha. Co to jest aż komiczne? Oj, ładnie iskierka wleciała. I kolejny duch! Ładnie. Szczurzy łucznik. Dobra, gdzie się teraz cofnąłem w ogóle? A tu na sam start chyba. Ja, to byli ci cztery, co tutaj na górze stali. Gdzie jesteś, gościu? What brought you here? Oh! Leave! I don't need your help! Ja, twój obecny stan mówi co innego. Ale dobra, zobaczmy jeszcze te duchy nowe. Wilk Ziemi. Przyjmij postać Wilka Ziemi. Bezwzględnie zaszarżuj prosto we wroga, by się zachwiał. I dodatkowo przyznaję małą ilość dodatkowej koncentracji po trafieniu. Jak to wygląda? A, to jest na niego strzał. Okej. Okay. I szczurzy łucznik. Okej, po prostu przyjmuj postać szczurzego łucznika i wykonaj jego serię. Nieznacznie zmniejsza koszt wytrzymałości podczas wymachiwania kosturem. No, mogłoby to być okej. Okay. No ale jednak niestety... Czekaj, co to zmniejsza? To jest chyba obrona, nie? Ja. No obrona z tego upiora jest wyższa, więc wolę to sobie zostawić. To jest jeden, a dwa, no jednak... Wolę mieć to, co mam. Tu wodzo Jaogwaj. Wilk Ziemi. To jest tłumaczone, więc nie wchodzę, ale może poczytać tę górę. W bezksiężycowe noce, gdy wiatr łka, czas długów i zemsty blisko już trwa. W dobrych Jaogwaj zaufanie se złóż, lecz złe dusze odrzuć, nie bój się już. Okej, no niewiele mi mówi ta rymowanka niestety a propos tego. No ale trudno. A tu chyba ominąłem jakiegoś tego. Tak mi się wydaje, bo miałem tutaj wcześniej pokazanego jeszcze jakiegoś wodza do sprawdzenia. To sprawdzałem, tego przed chwilą. Lang Li Gu Bao to jest jeszcze z pierwszego chaptera chyba. Bao Li Gu Lang. Nie, ten jest z pierwszego, ten jest z drugiego chaptera. To może tego nie sprawdzałem, no ale to... Macie tak, o. Całą resztę już sprawdziliśmy. Pomniejsze Jaogwaj. Też są wszystkie sprawdzone, tak mi się wydaje. Postacie. Pan w białych szatach. Strażnik góry z czarnego wiatru. I małpa Shen. I co? Czyli bez zmian. Królowie Jaogwaj. Też wszystko takie samo. Znaczy to samo, co było. Więc dobra, lecimy dalej w takim razie. Fate binds us, sir. From the Blackwind Mountain to here, we meet again. Those rats. They tied me up on sight for no reason. Joking, they prepare me for their king's table. This place crawls with Yaogwai's eager for a bite. But don't worry. If they bite into me, they'll bite more than they can chew. This place is a jumble of rats and cats. All at each other's throats. And the Yellow Wind Sage keeps silent. How odd. Who would swear fealty to such a king? Best make haste and go. Never linger at a peril such as this. Just leave. These rats are no match for me. I can make my own way out. You are a skinny one, but these rats aren't picky eaters. Flee! The quicker the better. I won't die here with my task undone. There are too many eyes around here. We'll meet again if fate wills it. Mogę ci jakoś rozwiązać? Masz mi się szkoda tutaj zostawiać. This place is a jumble of rat and the yellow winds. Ja cały czas mogę tego z nim gadać, ale nie chcę tutaj zostawiać. Leave, and I can make my own way out.
Trochę się, nie powiem, martwię o tego ziomka. O, tutaj, o super, kolejny szkielet. Co woli? O, i Lukrecja. Jap, jedna sztuka. To bym sobie mógł tego tapsa na koncentrację teraz uważać. Pytanie, czy chcę. Tutaj troszkę woli jeszcze. No i tu ogólnie jest pusto. Tutaj raczej nic nie zrobię. O, mogę czy nie? Nie, nie widziałem ściany. Okej. Kurde, nie wiem no. Jedyne co mi teraz zostało, to kurde uwolnić tego ziomka, no ale... No on ewidentnie pomocy tej trzymać nie chce. A ja jak na złość nie mam nawet durnego sztyletu, żebym mógł go uwolnić. Dobra, reszta ogarnięta, no to cofnijmy się szybciej do kapliczki. I zobaczmy, co się kryje dalej. Szkoda strasznie, że to mi nie... Zobaczmy, jak tam mana. Dobra. Mana też na full, ją zużyłem, czyli okej. Okay. Jest tu zniszczone jako... Tak jakbym sam, jakbym po prostu zginął sam, mimo iż tylko się do kapliczki. Liczyłem, że kurde się zasłoni tarczą, będę mógł dobić jeszcze z tych dwóch strzałów się podleczyć, no ale dobra. Trudno, może jakiś kolejny przeciwnik się tutaj pojawi, którym będę mógł to wypróbować. Oho, scenka. O, proszę. Mamy tego ojca. A life for a life. He must pay. Pierwszy książę płynących piasku. Okej. Okay. Był ojciec, był drugi, teraz jest pierwszy. Son, your brother's gone. Help me and atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. Miałem się zapytać i odpowiedź uzyskałem szybciej niż wypowiedziałem to pytanie. Bo byłem ciekaw, czy on go właśnie zeżar, no i jak widać, owszem, zrobił to. Dobra, zanim pójdziemy do bossa, zobaczmy, bo to na bank jest boss, zobaczmy tutaj dalej. Co się kryje? To jak zejdę, to mogę iść gdzieś tam. Tu. To mamy coś takiego fajniejszego. Coś ze złotą poświatą. To pytanie, czy to jest to pnącze, czy to jest coś jeszcze niższego? Nie. Pnącza są tylko i wyłącznie na drzewach. To tyle wiem. Kurde, widzę takie robale i mam skojarzenie od razu z Sekiro, nie? A, robak przebudzenia w winie. Super. Czyli możemy sobie zrobić jeszcze lepszy napój do tykwy, ale dobra, spróbujmy tego bossa pokonać bez tego upgrade'u. Mogę tutaj wejść. Wejdźmy. Ognisty dzwonek. O, bardzo miło, bo tego mam niewiele. Coś czymś we mnie rzuciło, tylko nie jestem pewien co i czym. Jeszcze jeden dzwonek.
Dobra, no i to tyle, póki co. Dobra, weźmy może do postawy miażdżącej. Odpowiedź na to, co do mnie rzucało, się szybko znalazło. Znalazła. Płonący kościej. Dobra, jest po polsku, więc pokażę też historię. W grobie suche kości leżą rozrzucone, a ciało zgniłe, zepsute, zniszczone. Od dawien dawna umarły, nikt nie imienia nie pamięta, jego ojczyzny już nie ma, od wieków w śmierci pętach. Okej. W ogóle naszło mnie, że te takie krótkie wierszyki to jest coś w stylu haiku a propos tych wrogów, nie? Bo najbardziej to pasuje, tylko nie wiem, czy to... Nie wiem, czy haiku nie jest przypisane tak bardziej do tych, do samurajów, no ale... Wow. No chodź, chodź, zaatakuj. Trafił? Jeszcze nie. Dawaj, uderz tu. Już? Nie? Sam. Aha, też nie trafiłem. Zajebiście. Dobra, chyba muszę na nim wymusić ten atak konkretny. Albo tą szarżę, jedną z dwóch. No. Chodź tu. Bo właśnie za tą miejscówką znajduje się rzecz do blokowania tych sekretnych posłów. O! O, dobra, wystarczyło. Super. Teraz zajmijmy się samą walką. Dobry timing, żeby przestać atakować. To nie widziałem akurat, że atakuje. Podupsku golej, podupsku! Pięknie. Dobra. Wykorzystałem akurat talent, który mam... Znaczy talent, to jest zdolność, którą mam odblokowaną właśnie. O, kawałek złota Arahanta. Ważny przedmiot. I trochę jedwabiu. Bo właśnie finalna umiejętność w drzewku. Tylko jeszcze zobaczmy tutaj jego portret. Wódz Yaogwai. Okej, to jest niby tłumaczone, a jednak po polsku jest. Dobra. Pokażę wam to całe. Okej. Okay. Pierwszy książę płynących piasków. Bez włosów, lecz siła trwa. Łysy i mocny, nigdy nie słabnie od tak. Szaleństwo w górach, gdzie wiatr pieśni śpiewa. W ciemnych rynsztokach jako król się zjawia. Nie ma rymów teraz, nie było rymów tym razem, no ale trudno się mówi. Co my tu mamy? Odrywanie złota z twarzy posągu Arahanta? To oburzające. Musi istnieć jakiś powód takiego postępowania. Jednym ciosem odkryję marną glinę pod twoją pozłacaną fasadą. Okej. Okay. Może będziemy mogli ów posąg jakoś naprawić, kto wie. Ale przejdźmy na razie tutaj, żeby zdobyć właśnie przedmiot, o którym wspominałem w trakcie walki. A propos tego też, co zrobiłem, ten momentalnie po uniku, ten strzał, to jest właśnie... Finalna umiejętność tego drugiego większego noda w drzewku tej postury pchnięcia, czy tam postawy pchnięcia. W momencie, w którym mam unik, zrobię unik, albo wykonam idealny unik i mam 4 punkty koncentracji,
po wciśnięciu ciężkiego ataku momentalnie wykonam ten strzał. Jak zresztą było widać, nie musiałem tego ładować, tylko od razu po uniku nastąpił po prostu wystrzał tej mojej tej. Te moje pały. Yet fame still holds sway. Their glory fades through time. In tombs of somber gray. Prawda, wolę poczekać, czy coś jeszcze powie. No, ale że nie powiedział, to wracamy. No i przejdźmy dalej. Zobaczymy, co się kryje. Bo tego bossa wolę sobie zostawić chyba jednak na później. Żeby nie mieć takiego... Żeby nie mieć takiej rozbitki. Że trochę tu, trochę w pierwszym akcie jeszcze, ale to jest ostatni boss a propos tego. Znaczy najchętniej bym w ogóle tego bossa nie tykał do momentu, aż kurde wszystkich czterech takich znajdę. Bo wiem, że jest ich czterech łącznie. Takich wrogów. Dobra, ten unik to był teraz debilny akurat, jeśli o to chodzi. Dobra, po co ja w ogóle staram się to ładować, zamiast po prostu wbić się w to coś i to rozwalić na jeden strzał? Dobra, może na jeden strzał to jeszcze... To za dużo powiedziane, no bo jeszcze takiego damage'a jeszcze nie robię, żeby to one-shotować, no ale... Zamiast podejść i zrobić to na jedno combo, to ja kurde chciałem teraz to ładować, ja teraz tu jak idiota ładuję bez sensu. To jest silniejszy atak. Czaszka kozy, napoje i dodatki. Nie tutaj. Czaszka kozy, dodatek do napoju. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa maksymalne zdrowie. Megiem jakoś niepotrzebne. Co mamy tutaj? Łuski longa. Te łuski pradawnego longa od czasu do czasu wywołują błyskawice. Najwyraźniej wzywają w ten sposób swego dawnego pana. Błysk talentów blednie w niespokojnym świecie. Czyli zapewne z jakimś longiem przyjdzie nam się zmierzyć. Jakby co, ja nie wiem, jak ten boss wygląda, ani co z nim robić. Ja tylko wiem, że jest. To tyle. I że tutaj dało się odblokować do niego dostęp. Kolejny taki duszek widzę. Kolejny przeciwnik, który duszka chyba został. Ej, no przecież użyłem tego. Acz, Jezus, nie ta postawa. Ja się dziwię, że mi kurde nie wskoczyła ta, ja mam kurde inną postawę, jak ty. Kurwa, nie, no serio. Walka z bossem, nie powiem, że hitless, bo hitless nie była, ale walka z bossem tak fajnie przeprowadzona. Za pierwszym podejściem, a zabił mnie jakiś byle jaki frajer, bo złą postawę miałem wybraną. No kurwa. Ale właśnie, bo atakował, chciałem zrobić ten unik, nie? Chciałem zrobić unik, no czy unik, te przewidzenie ataku i nie dostać damage'a? No ale co, no ale oczywiście zła postura, no to uniku nie było. Tyle go widzieli. Zaraz wróćmy sobie do tego, nie wiem, nietoperzowego gówna, czy co to tam było, no i nadróbmy. Pojedynek. Czy raczej go po prostu dokończmy, no bo w sumie ciężko było tego pojedynku uniknąć. A w sumie też mogłem użyć właśnie kroku chmury, żeby nie dostać na magę za bardzo. Klasycznie. Zatrzymać też go mogłem, też o tym nie pomyślałem. Ale co jak Dracula, kurde, pod tym sufitem wisi?
razy. W momencie użyłem tej kombinacji. Nie wyszło tak jak chciałem, no ale mamy w takim. Mamy pojekonanego typa. Mamy też zgarnięte kolejne materiały. Kolejną krew żelaznego byka. No i kolejnego duszka. Zarazem. Szybki nietoperz. Co mi dajesz? Przyjmij postać szybkiego nietoperza, rozwiń skrzydła i wznieć żwir, by zaatakować nadchodzących wrogów. I umiarkowanie zwiększa tempo regeneracji wytrzymałości. Dobra. Jak wygląda atak? Aha, dokładnie to samo, co on mi teraz zrobił. Ja mi daje 10 punktów, do czego? Do... A no tak, do tej wytrzymałości. A kurde, 10 punktów tylko? To nie jest jakieś mega dużo. Zobaczmy. Szybki nietoperz. W mroku nietoperz Gwai ma swoje leże. Z dala od zgiełku żyje to zwierzę. Sierść jego biała, ma krew na krew ochota łapczywa. Żółte wichry skrzydłami swymi rozrywa. Okej. Tutaj. Opis, czy tam historia? Wstępnie nie wiem, co to jest opis wroga, czy to jest jakiś taki historii. Tutaj czegoś, nie wiem, pilnował, czy tutaj po prostu jest dalsze przejście. No idea. O, kolejny nietoper. Dobra. Ja mieć tam lekko dostałem, ale tego wielkiego się nie stało. Dobra, teraz to akurat źle to chyba wykorzystałem, no bo jednak teraz musiałem to strzelić. Nie, wróć. Wróć, wróć. Nie, dobrze wykorzystałem. Muszę pamiętać, że ten momentalny strzał z tej postawy jest tylko kiedy mam 4 punkty. Skupienia i nie więcej. Wróci nie mniej. Co mamy tutaj? Tabletkę zwiększającą wytrzymałość. Nice. Przyda się jej troszkę. Nie no, bez jaj, czemu ja wszystko nie mogę przeskoczyć? Jak to jest głupie. Ale okej, czyli to był tylko sekrecik w takim razie. Tutaj coś jeszcze jest dodatkowego? Nie. Dobra. Czyli dalsza trasa jest chyba w inną stronę. Cała taka otwarta przestrzeń to jest w ogóle to. Bardziej nie wiem dlaczego ja. Bardziej nie wiem dlaczego sądziłem, że tam w ogóle. Coś powinno być. O! Świątynia przyczajonego tygrysa! No, wygląda zacnie. Ciekawe ile to budowali. Okay, tornado coraz bliżej nas, ale o dziwo jeszcze kurde nie ten. Na nas nie oddziałowywuje, a no, biorąc pod uwagę z jaką prędkością takie tornado potrafi się poruszać, to się dziwię, że cokolwiek tym, na tym terenie jeszcze w ogóle, na tym terenie i blisko tego tornada jeszcze znajduje się de facto tam, gdzie samo się w sumie znajduje. Dobra, czy ja chcę przydzielać ponownie iskry? Niekoniecznie. Czy ja chcę udoskonalić duchy? Za samą wolę mogę, ale już za te... O, okej, widzę, czyli te... A, czyli tego ducha konkretnie kijankami tylko ulepszam. Dobra. Tego na razie też za wolę. Tutaj krew byczka i wola. A to pozbieramy w sumie też na tego Guangmu, te 6000. Chyba, że już w sklepie będę mógł sobie do tych 6 do tego wać? Chyba tak. Styknie? Styknie, spokojnie. To wszystko wykupiłem, więc dobra. Na razie raczej nie będę tworzył tego ducha, znaczy tworzył, nie będę go wybierał, no bo jednak ten duch jest lepszy. Przez taki damage bije, jaki daje mi ten. Jakie daje mi buffy. O i właśnie tutaj. Na następny poziom potrzebuję czegoś, to nazywa się węzeł nicości. Nawet nie wiem, gdzie to zdobyć, a co dopiero, kurde, gdzie mogę to tak po prostu mieć. I ciekawi mnie, czy wszystkie epickie to będą miały? Czy na przykład u tego będzie tylko taki Janka? No idea, przekonamy się.
Tutaj co, wróg czy do zebrania zwykły? Nie, zwykły rzęszeń, spoko. O kurwa, ile tu jest ciał! Co prawda w stanie drobnego zjedzenia, no ale still. Tylko pytanie, czego to są ciała? Okej, to chyba jakaś ofiara dla Buddy, tak mi się wydaje. Co jest z drugiej strony? Skrzynka! To taka duża. Już powoli. Co jest w skrzyni? Krew żelaznego byka i trochę złota. Okej. Okay. Na mnie spoczy. Krew się przyda na później. Woli nigdy mało, a wiadomo, za złoto jest tylko i wyłącznie na sprzedaż za wolę. Tak więc. Okej. Okay. Myślałem, że z tego z robalem ten robal nagle wypełznie i zaczął mnie atakować, no ale. Na szczęście nie. Jakby co, nie, ja nie boję się takich owadów, nie? Tylko mówię, na cały czas skojarzenia z Sekiro, nie? I z tymi mnichami, z robalami w dupach. Proszę bardzo, punkt medytacji, darmowa iskiereczka. I ty, ja w ogóle chyba tej poprzedniej jeszcze nie wydałem. To wydamy dwie od razu. Tylko pytanie na co? Czy na dwie jakieś osobne umiejętności, czy na jedną mocniejszą? O! Proszę, czyżby to był ten cały tygrys tam? Jakiś ogon widziałem. Dobra, zobaczmy. Samodoskonalenie. Postawy uderzenia. Pchnięcie już mam na full. Postawa uderzenia. Zwiększa wskaźnik redukcji po naładowanym silnym ataku. Nie potrzebuję na razie. Nieznacznie zwiększa obrażenia zadawane przez naładowane silne ataki. To już lepsze. I tutaj podczas ładowania doskonałe uniki nie zużywają już zgromadzonych punktów koncentracji. Dobra. No to się też może przydać. Tylko pytanie, czy to jest zdolność pasywna, która działa cały czas? Czy tylko kiedy mam postawę uderzenia wyekwipowaną? Ostre natarcie, po przewidzeniu, atak z powietrza zadaje większe obrażenia w oparciu o liczbę zagrożonych punktów koncentracji. Najczęściej jak używam, to biorę ten lekki atak, ale muszę właśnie pamiętać, że mam jeszcze ten atak po tym ciosie, ma ten atak mocniejszy. Ale dobra, weźmy to. No i teraz myślę, będziemy inwestowali dalej tę postawę uderzenia. A potem muszę pomyśleć, czy chcę rozwijać postawę filaru, czy może jednak iść tutaj w te rzeczy, bo na przykład tutaj wydanie 8 punktów tu do tego noda nie byłoby wcale takie złe, bo to jest naprawdę fajna rzecz. To nieprzerywanie kombinacji, no bo nie boję, trochę jest to irytujące. Jakby coś tak, ja wiem i pamiętam, że mogę sobie zresetować po prostu punkty. No ale aktualnie jak już mi tak się fajnie walczy z tym wszystkim, no to ciężko byłoby mi teraz tak po prostu 8 punktów wydać gdziekolwiek indziej. Tylko po to, żeby mieć tamte rzeczy. O czekaj, chcesz czekaj, tutaj 4 punkty. Ale to jest ładowanie takie zwykłe. Nie te w walce. Tutaj... Obrażenia zadawane przez wszystkie rozmaitości. To niech zostanie. Co to dawało? Silne ataki kosztują koncentrację, zadają dodatkowe w oparciu... Tak, to niech zostanie. I tutaj umiarkowanie zmniejsza koszt wytrzymałości naładowanych silnych ataków. Ale to jest też te ataki, które ja ładuję sam. A to akurat robię rzadko. Wolę wykorzystać na silny atak w trakcie takiego... W trakcie walki, ten z fokusu. To już mam 7 punktów w takim razie. Okej. Okay. Dobra. Kurde. No. Tutaj miejsce medytacji, granie do tego. Posąg przy świątyni. Dobra, to zanim pójdziemy dalej, bo coś mi się wydaje, że nas pewno jakaś walka będzie mnie czekała. Być może właśnie z samym tym tygryskiem. To zanim tam pójdziemy, to cofnijmy te 7 punktów i weźmy sobie
Bynajmniej na tym na te pierwszolevelowe niektóre te rzeczy. Tylko że niestety minus jest taki, że ja chyba muszę... Ten, czy mogę konkretne cofnąć? Mogę konkretnie, dobra. To tak, tutaj, nie, to zostaje tutaj naładowanych silnych ataków. No ale właśnie, to są takie ładowane zwyczajnie, więc tego nie chcę i to też cofnę. Dobra, no i tutaj jednym, tutaj dwa. I teraz pytanie, czy ja chcę tutaj jedno z tych ulepszyć? Zmniejsza koszt wytrzymałości uników. Też dobre, ale to może poczekać. Myślę, jeden poziom. Większy fokus, gdy drugi manewr w kombinacji trafia przeciwnika. Też ok. A tutaj. Zmniejsza ogromnie koszt wytrzymałości, jeśli chodzi o skoki. I zwiększa koncentrację pozyskiwaną dzięki doskonałym unikom. No to wypadałoby od razu lepszy na dwa punkty. A tutaj? Każdy poziom talentu zwiększa regenerację wytrzymałości, kiedy poziom zdrowia jest powyżej połowy. O, dobra, to nie, idziemy w to. Dobra, to sobie jeszcze poczeka, bo też te doskonałe uniki nie wchodzą mi tak często. A aczkolwiek tutaj to... To będzie super, żeby właśnie fokus mi się jeszcze szybciej odnawiał. Czyli dobra, na razie tak. Postawa uderzenia, myślę sobie na razie to odpuścimy. No i będę szedł dwa punkty najpierw w to. Potem może w... Na pewno dwa punkty chcę w to wydać, no a potem zobaczymy, czy postawę będę ulepszał na full, czy może pójdziemy coś w to, coś tutaj. No bo na pewno w przetrwanie to pójdę na samym sienkim końcu, bo jak na razie nie mam i zdrowia, i wytrzymałości jakoś mega dużo, ale no jednocześnie nie czuję potrzeby zwiększania tego umiejętnościami. Naprawdę fajnie mi to wyjdzie, więc niech jest jak jest. Dobra, tutaj niczego nie ulepszę. Więc dobra. Lecimy i zobaczmy, czy uda się zawalczyć z tym tygrysem w sposób pomyślny. Czytaj, czy go pokonam. Czy może raczej dostanę od niego solidny wpierdol. Mamy tygryska, który chłepcze. Bloody hell! What's the hold up this time? What the fuck? Took your offerings and don't breed more rats. If you dare to muck up the king's practice again, I'll serve your dimwit son up for supper. Myself. Ain't ye that old loser? Where do you come from? You bird-faced mug. Who cares anyway? I'll gobble you up first. Który przecież to jest idealny unik, niestety. No ej! Co, Armstrong? To też ma podobne ciosy. Dobra, no, mogę go ogłuszyć tą kombinacją. Proszę, mieczyka też korzysta. To wiedzieć. O proszę! Było to, co myślę, że było? Jak się nie mylę, to on chyba właśnie był. What the fuck? Kurwa było. Co to był strzał, który mnie one-shotuje, czy akurat mi akurat zabrał mi tyle życia, że mnie tym zabił? Intrygujące. Ciekawe, czy jakbym użył wabika, czy bym też oberwał, czy może skupiłby się na wabiku? Ej, czemu ta kamera tak poleciała? No przynajmniej dalej ulicy. Stopo. Kurwa, zawsze się pewnie widzę. Dobra. Nice.
dobrze. Podciągnie. Okej, chyba idealnie wyczułem moment, żeby to użyć. O, tak już cwany. Co? Nie, nie chciałem dwa razy. Chciałem też może krok chmurki zrobić. No ej, co za chwila? Się? Chciałbyś, co? Ty nice, gdzieś tak idealnie unikałem tego. Okej, to był fuks teraz. Ej, no zaś jakieś ataki a la Ishii, no come on. Dobra, trafiłem, na szczęście. Jezus, jak on to spudłował, to mi się chłopak chlasnął. Jest! Mamy go, dobra. Za drugim podejściem. Chyba, że to druga faza, ale raczej nie, jak jest monitor, to raczej jest koniec. No właśnie miałem to samo miałem przemyślenie, że używa tego samego. This body of yours is perfect for the art of rock solid. No właśnie. Mocny jak głaz. Prawy twoje ciało było twarde jak głaz, żeby móc odpierać ataki. Miałem właśnie powiedzieć w trakcie walki, że używa dokładnie takiego samego zaklęcia, jakiego używaliśmy jako Wukong w jeszcze tym. Jeszcze w tym, powiedzmy, prologu do gry, kiedy walczyliśmy z tym całym Erlangiem, czy jak on tam się nazywał. Tygrysi strażnik. A tutaj nie jest przetłumaczone. Dostojny i wielki z groźnym pokazem, pasiasty płaszcz, oczy jak błyskawicy blaskiem. W kałuży krwi jego gniew się wznosi z brązową głową i żelaznym ogonem przeraża wszystkich. Okej. I co z niego wydropiło? Żarliwość tygrysa. Tajemniczy przedmiot znaleziony przy ciele tygrysa strażnika. Ma dziwny kształt i może posłużyć do odblokowania pewnego mechanizmu. Ciekawe, czy tego tam z początku, obok tego szczurze, tego szczurzego rodu, tych pierwszych, wiecie, tego pierwszego synka i tego króla, tylko potem zeżar jego drugi syn. Okej, ponownie była ta sama muzyczka jak właśnie przy tym pierwszym. Wiem, ale tu potrzeba jakiejś srogości kamienia. Nie mam tego, więc nic z tym nie zrobię. Ale zobaczmy chociaż, co się kryje tutaj dalej. Też pytanie, czy ja powinienem iść właśnie dalej, no bo jakby jak idę dalej, to chyba idę zaraz bliżej tego tornada, tak mi się wydaje. Albo nie? Nie wiem. Jest więcej szczurów. Ja tutaj w drugą stronę mogę iść, czy to jest też niewidzialna ściana?
rzęszeń. Nie, niewidzialna ściana. Szkoda. Dobra, ale do kapliczki chcę chociaż dojść. Zobaczymy, co się dalej kryje. Plus ja też muszę zobaczyć, czy czegoś nie ominąłem wcześniej, no bo mam wrażenie, że przed strażnikiem jeszcze powinno chyba coś być. Chyba, że wzięłam pustę wykrakowaną pamięć. I mylę fakty. Z jakimiś rzeczami. Ale właśnie, a propos, bo dostałem tę iskierkę za walkę z bosikiem, więc idziemy tutaj. W regenerację wytrzymałości. I zmiana. Mocny jak głaz. Zaklęcie obronne. Zobaczmy. Rychły powrót. Możliwe jest samodzielne pozbycie się osłony. Umiarkowanie obniża czas odnowienia. Po odbiciu przy użyciu osłony przez krótki czas przyznaje redukcję obrażeń. Po skutecznym odbiciu zwiększa obrażenia dla inicjacji lekkiego ataku. Po skutecznym odbiciu zmienia znaczną ilość koncentracji. To wypada wziąć jak najszybciej. I tu przywraca znaczną ilość many. Też dobre. Okno odbicia zmniejsza się po obudzeniu tego talentu. No, bo to jest, zakładam, tak samo. To jest, zakładam, działa tak samo jak w przypadku Mortal Shell. Z tą jednak różnicą, że w Mortal Shell mogłem trzymać te skamienienie, ile tylko chciałem. Tutaj to działa jako właśnie parada i muszę po prostu w dobrym momencie to wykorzystać, żeby dostać nagrodę właśnie w postaci tych kolejnych rzeczy, czyli właśnie odnowienia fokusu, czy... Nie, chyba sobie za mnie kurwa kpisz. Trzymałem, nie szedłem do przodu, ale chociaż trzymałem ten cholerny ten trigger, on nawet nie machał tym kosturem tak dookoła. Muszę teraz zlecieć całą tę trasę. Jedyny plus tego jest taki, że właśnie nie muszę z tym tygryskiem walczyć po raz kolejny. Choć nie powiem, chętnie bym jakiś kurde taki a la Gauntlet jak w Sekiro sobie przeszedł, nie? Chyba więcej się nie pomyliłem. Jak w Sekiro się przechodziło tych bossów w tych Gauntletach, to... Nie dostawało się za nich więcej expa. No ale były fajne nagrody w postaci aż czterech skinów, mniej istotne i bardziej istotne, czterech w ogóle osobnych umiejętności, które się dodawały w miarę właśnie kolejnego przechodzenia tego i wykonywania wrogów. Chyba idealnie za to, co się wyleczyłem, to mi pierdolną, nie? Jak nie za więcej. Nie atakuj, otwórz to po prostu. Miedziana pigułka, jakiś epicki dodatek. Przez krótki czas po użyciu tykwy, następne użycie, mocny jak głaz, nie zużywa many. O kurwa, ej, to jest dobre. To jest zajebiste. A ty co? Truposz? No, oj tak, uschnięte zwłoki. Dobra, dla was historia. Dobra, tego nie... Tak na szybko nie zrobię jakiegoś dobrego tłumaczenia do tego, ale może wam wkleiłem akurat jakieś... montażu. Okej, fajnie, że te zwłoki złoto dropią. Jest bardzo na plus. Także. Cyk, lecidełko. Zobaczmy, czy jest też w sklepie nowego. Cały czas myślę, czy tego by kurde nie wziąć, no bo... Byłoby fajne, ale mówię, nie chcę zbierać, czy to jest to, bo mógłbym na to pozbierać, ale tak turbo szczerze,
W sensie, jeśli nie mogę kupić gdzieś tego robaczka, a muszę je tylko i wyłącznie zbierać w trakcie gry, to nie ma bata, żebym zbierał 5 takich robali przez jeszcze, tam jeszcze 4 robale przez kolejne chaptery, żeby ulepszyć to, skoro finalnie będę miał tego tyle samo łyków, a tak naprawdę i tak muszę wtedy zdać się na to, żeby a mieć te przywrócenie z 20 czy tam iluś procent po upgrade'zie i regenerację, a i tak ta regeneracja może być do bani, bo zanim to się zregeneruje, to już mogę albo a zginąć, albo b za bardzo dostać w mordę, żeby ta regeneracja w ogóle miała jakiekolwiek znaczenie. No a tutaj po prostu winko z kokoska od razu przywraca mi konkretną ilość życia, to mi pasuje. Good, good. This truly is the finest mortal brew. No i ładnie. 5-letnie wino z kokoska. Stopień rzadkości już chyba w ogóle razy 2. Każdy łyk przywraca 40% z maksymalnego zdrowia i kolejny upgrade zwiększa liczbę miejsc na dodatki do napoju, też super, i zapewnia odzyskiwanie... Dobra, to i to jest normalne. Dobra, to dla mnie jak najbardziej na plus, czyli jeszcze jeden robaczek musi zostać przeze mnie znaleziony. Żeby mieć i regenerację taką mniejszą z tego dodatku i lepsze i te darmowe użycie zdolności. Zobacz, jak to wygląda tak na sucho. Aha, tak po prostu. Ale jak widać, no cooldown tej umiejętności jest no, naprawdę bardzo niski. Chociaż w sumie teraz to akurat też trochę wina tego, że ten cooldown faktycznie zmniejszyłem. Ale warto będzie, myślę, pójść w tą manę. Tylko tutaj jeszcze potrzebuję... Gdzie to było najszybciej? Szlak węży... Na pewno to nie było w jaskini. To było albo las, albo ten zagajnik. Ale to będzie... A bo nie, nie, ty, nie tak, to był las! Świątynia... Nie, to było chyba z obszaru poza lasem. To będzie najbliżej z tego miejsca, tak mi się wydaje. Sprawdzę dokładnie, gdzie mam się udać. No i w kolejnym odcinku polecimy sobie po właśnie tego bosika. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!